Witajcie na moim kanale. Mam na imię Agnieszka i dzisiaj pokażę Wam, jak rysuję widok tygodnia w swoim bullet journalu. Materiały, które użyję, zamieszczę w opisie filmu poniżej. Wykonując poprzednią tygodniówkę, tą romantyczną z księżycem, użyłam odrobinę za dużo wody, przez co pojawiło się kilka drobnych prześwitów na kolejnej stronie, co możecie zaobserwować na filmiku. Postanowiłam nie sklejać dwóch stron ze sobą, tylko po prostu zasłonić to nowym botanicznym line artem. Kwiaty rysowałam głównie z głowy, ale czasami wspomagałam się też zdjęciami referencyjnymi, aby uchwycić ich płatki pod różnymi kątami. Dlatego polecam stworzenie sobie na komputerze takiego folderu, gdzie będą znajdować się Wasze inspiracje albo właśnie zdjęcia, na których podstawie możecie rysować swoje prace. Rysunek wykonałam najcieńszym cienkopisem firmy Tombow. Następnie górę płatków pokolorowałam brush penem na pudrowy róż. Szare plamy od farby z poprzedniej strony ukryłam, dodając tło kwiatom w tym samym kolorze. Niektóre linie poprawiłam także grubszym cienkopisem, aby podkreślić kształt rysunku. Dla uzyskania bardziej eleganckiego charakteru tej tygodniówki postanowiłam narysować złotą trójkątną ramkę pisakiem metalicznym Jelly Roll. Napisałam nim również cytat pod spodem. Jako że rysunek gra główną rolę w tej rozkładówce, dni tygodnia napisałam skrótowo i minimalistycznie, cienką końcówką brush pena Tombow Dual. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy podobają Wam się filmy o tematyce bullet journal i co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi filmami. Do usłyszenia!